od 16 do 18 sierpnia w Janowie Podlaskim odbywały się Dni Konia Arabskiego. Jest to coroczna impreza poświęcona polskim koniom czystej krwi arabskiej, organizowana przez Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce. W programie imprezy znalazły się narodowy pokaz oraz aukcja koni arabskich czystej krwi. Można było zobaczyć ponad 120 najpiękniejszych klaczy i ogierów. Gospodarzem imprezy była Agencja Nieruchomości Rolnych z prezesem Leszkiem Świętochowskim na czele. Jesteśmy na terenie Stadniny Koni Czystej Krwi Arabskiej w Janowie Podlaskim. Właśnie dzisiaj rozpoczynają się coroczne Dni Konia Arabskiego, które trwają przez 3 dni jeszcze, jutro, sobotę i niedzielę. Myślę, że jest warto przyjechać, gdyż tam jest najpiękniejszy dorobek polskiej hodowli, a polska hodowla wygrywa wszystkie czempionaty świata, czyli możemy powiedzieć, że są tam zgromadzone czołówka, po prostu czubek piramidy, jeśli chodzi o konie arabskie światowej produkcji. Choć Polska prowadzi hodowlę konia arabskiego w 3 stadninach. W Janowie Podlaskim, w Białce koło Krasnego Stawu oraz w Michałowie koło Kielc. W tych 3 stadninach mamy około 300 klaczy czystej krwi arabskiej, a łącznie jest około 1000 koni. Jest to niewielka ilość. Podam, że w Stanach Zjednoczonych klaczy czystej krwi arabskiej jest 50 tysięcy zarejestrowanych w księgach rodowych. Pomimo to, że tak jak zaznaczyłem, u nas jest tylko 300 klaczy, to Polska nadaje kierunek w oczekiwaniach światowych co do ras, które, do cech budowy, które należy poprawić, to polskie konie zdobywają czempionaty świata. W ostatnim czempionacie Paryża 3 konie z polskich stadnin czystej krwi arabskiej zdobyły 3 czempionaty, na rozdane 6. No to świadczy o sile. Agencja Nieruchomości Rolnych wykonuje prawa właścicielskie względem tych stadnin, tych 3, ale w ogóle agencja posiada 17 stadnin, tylko innych ras jeszcze. Ale skupmy się dzisiaj na koniach czystej krwi arabskiej. Natomiast myślę, że te sukcesy polskich Arabów biorą się stąd, że są hodowane w stadninach państwowych. To państwo jest gwarantem ich jakości, to państwo jest gwarantem tej wiarygodności ksiąg. To w polskich stadninach są rody, które są prowadzone od ponad 200 lat. W innych częściach świata nie ma takich rodów. Choć konie arabskie przyszły do nas z Tatarami, z Arabami, już pierwsze wzmianki są, że około XIV wieku. Pierwsze te genotypy zostały wyhodowane na rozległych stepach, w trudnych warunkach. Dlatego ten koń jest tak drobnej budowy, a tak wytrzymały. Tak szlachetno, ma tak zwaną sucho-szlachetną budowę. Oczywiście fachowcy się fascynują polskimi Arabami i przepłacają horrendalne ceny za nie. Jeżeli powiem, że 3 lata temu polska klacz, kwestura na aukcji w Janowie Podlaskim uzyskała wartość 1 150 000 euro. Jest to rekord światowy, jeśli chodzi o cenę klaczy, gdyż za ogery można uzyskać większą jeszcze cenę, ale jeśli chodzi o cenę za Araba, to jest najwyższa. Będą rekordy w tym roku? No, mam nadzieję. Agencja przygotowała 21 koni, bo to sprzedajemy głównie klacze i mam nadzieję, że wśród tych 21, ja nie będę zdradzał nazw, żeby wcześniej nie zapeszać, mam nadzieję, że jeżeli nie przekroczy w cenie, to dorówna. Oczywiście chcę uspokoić telewidzów, że my nie sprzedajemy najlepsze sztuki, gdyż sprzedajemy te,
które zostawiają już materiał genetyczny, już w kraju zostaje, żeby się nie wyzbyć po prostu najlepszych materiałów, które są podstawą dalszej hodowli, gdyż nie kończy się hodowla konia arabskiego na Janowie. Za rok na pewno również mam nadzieję, że spotkamy się w Janowie Podlaskim na Dniach Konia Arabskiego. Dodam na zakończenie, że Dni Konia Arabskiego w niedzielę kończą się licytacją Pride of Poland. Jest to jedyna licytacja na żywo prowadzona w świecie, gdyż niestety internet tak zdominował, że wszystkie aukcje na inne konie i na konie arabskie w innych rejonach świata odbywają się poprzez aukcje internetowe. Oczywiście aukcja na żywo, która jest w Janowie Podlaskim prowadzona w niedzielę, jest również transmitowana przez internet i nie wszystkie konie wystawiamy na aukcji w bezpośredniej sprzedaży. Pozostałe idą również w internecie, czyli Janów łączy tradycję, tradycyjną aukcję, powiedzmy to, jaka się odbywała kiedyś na targach, z nowoczesnością, ze współczesnością. Tak jak to, co łączy koń arabski, czyli tradycję, wytrzymałość, jak i również nowoczesność, tą szlachetność budowy i takie wysokie notowania i oczekiwania. Myślę, że nie tylko koneserów. She looks terrific value to me, ladies and gentlemen. At 45, what about your other people? At 45,000 bid. At 45. At 240, we'll say 60, which Jeff? At 240,000 bids with Jeff. At 240, who has 60? At 240,000 on bid. At 240, I'll take 60. 300? 290. 290,000 bid. 300,000, ladies and gentlemen. 300,000 of Michael. At 300,000, Michael bid. At 300,000 of bid. 310. At 310,000. 320 with Michael. At 320. 400,000. At 400,000. Yes. Oh, 420,000 of bid. Ladies bid. At 420 with Michael. At 420,000. 430. 470 with it. 70,000 a bid at 470. What about it, Scott? Have they 80? At 470. 480. At 500, yes, Michael. At 500,000 bid now. At 500,000, ladies and gentlemen, take a look. Have we 10, Michael, at 500,000? Thank you, 500,000 bucks. Zawsze na Dni Konia Arabskiego do Janowa przybywa tysiące publiczności, gdyż oprócz aukcji istnieje również kiermasz. Na tym kiermaszu można kupić wszystko, co jest związane z koniem. Nie tylko koniem wierzchowym czy ubraniem jeźdźca, ale również i z końmi pociągowymi, zaprzęgowymi, bryczki, dyliżanse, siodła, także wszystko można kupić w ciągu tych trzech dni w Janowie Podlaskim, co jest związane z koniem. Najważniejszym wydarzeniem Dni Konia Arabskiego była niedzielna aukcja Pride of Poland, Duma Polski. Najwyższą cenę na aukcji zapłacono za klacz El Sagira ze stadniny w Michałowie, która poszła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich za 500,000 euro. W Janowie nie zabrakło też Shirley Watts, żony perkusisty The Rolling Stones. Słynna miłośniczka koni zapłaciła za wyhodowaną w Janowie Podlaskim Belgikę 410 tysięcy euro. Świetną cenę uzyskała też michałowska Expulsia. Sprzedano ją za 400 tysięcy euro. Kilka koni sprzedano za 90-95 tysięcy euro. Łącznie z aukcji uzyskano ponad 2 miliony euro. Natomiast najlepszym koniem pokazu została klacz Norma ze stadniny w Michałowie. Kolejne Dni Konia Arabskiego już za rok.